Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: miejcie się na baczności, przed ludźmi będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Kościół świętowanie Bożego Narodzenia rozciąga w czasie, stąd ten drugi świąteczny dzień i nasza modlitwa i słowo, które Bóg dziś do nas kieruje. Dziś w tej liturgii poprowadzi nas święty Szczepan, pierwszy męczennik, który uwierzył w Jezusa, ale i stał się Jego wyznawcą, wyznawcą odważnym. Może zastanawiać, dlaczego Kościół w drugim dniu oktawy Świąt Bożego Narodzenia umieścił święto świętego Szczepana Męczennika. Być może po to, byśmy zapatrzeni w żłóbek Chrystusa nie zapomnieli, że ofiara ze strony Boga, ta ofiara dla człowieka, pociąga konieczność także ofiary ze strony człowieka. Chociażby ona wymagała nawet krwi męczeństwa. Słyszymy słowa samego Jezusa: miejcie się na baczności. W Jezusa Chrystusa nie wystarczy wierzyć, bo i diabeł wierzy. Wierzy i drży, a z lęku wojuje, walczy, toczy bój. W Jezusa nie wystarczy wierzyć. Jezusa Chrystusa trzeba wyznawać. Wydarzenie nocy betlejemskiej, Boże Narodzenie, stało się prawdą życia ludzkiego. Prawdą, którą ludzie, wyznawcy Chrystusa, głosili i wyznawali aż do przelania krwi, a pierwszym z nich był właśnie Szczepan. We fragmencie dzisiejszej Ewangelii słyszymy też, jak Chrystus dodaje swoim uczniom odwagi. Mówi: nie bójcie się, nie martwcie się. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Obyśmy i my byli zdolni do prawdziwej wiary, wyznawanej życiem, wyznawanej i w godzinę naszej śmierci.